Witam Was w kolejnym odcinku z kolejnej karczemnej bójki. Na początku nie miałem tej bójki nagrywać, dowiedziałem się, na czym ona polega. Ale przeczytajmy ją najpierw. Spotkanie na rozkościu. Spotkanie na rozkościu, otrzymujesz losową klasę, Italią. No i powodzenia. Czyli to, co kiedyś było rozdanie na rozdrożu. Losowe karty, losowa talia, czyli... Karczemna bójka pod tytułem Nie miałem pomysłu, to dam byle co. Normalnie bym tego nie nagrywał, bo to jest dziadowe. Lecz jedna rzecz mnie przekonała do tego, żeby nagrywać. Może kliknę, żeby nie robić pierdolamentu tak jak wiele osób. Tylko już zaczniemy grę. A mianowicie chodzi mi o to, że... nowe karty z nowego dodatku będą w tej karczemnej bójce i to mnie jedynie podkusiło, żeby to nagrać. Sam fakt tego, że będą po prostu nowe karty. I to jest jak najbardziej na plus. Dobra. Łowca, okej. Rexor kontra Jaina. A, nie, nie zmieni zadań, dobra. Badać to. Nie. Ja to rzucę tą pingnię. Zajebista odpowiedź, szkoda, że jest chujowa. Też nie mogę to rzucić tylko po to, żeby zablokować jego trzecią turę. Dobra. Czyli przegrana. Pogadać się. No po to chociaż wioła, gdybym dostał, to już by było pół biedy. Przynajmniej bym miał jedną kartę. Przynajmniej bym mógł się rozkręcić od siódmej, a nie od ósmej. Dobra, myślicie lwać pan. Pocisk lodu. Raczej czwarta tura, ale nie. Ta, to rzuci czwarty też. Oj, gdyby mi tego nie zabił, zajebiście by było. Panie, jak to by było zajebiste, to by mi ratowało. Chyba robię. Przyzwij losową przyjazną bestię, która zginęła w tej turze. Zero value. To zero value. To zero value. Tylko to jest sensowne i to na pusty stole przynajmniej ma statystyki 5-4 to... To i to, żebym miał chociaż statystyki 2-1.
A to jest bezsensowne. Nawet nie wiem, co postawić. Kompletnie nic nie ma. Szkoda, że to nie jest chociaż bestium. Kuźwa, w każdej turze coś ma. Jeszcze coś dobrego, to na przykład. Jak rzucę tego, to dostanę 2-2. Kuźwa, w tej grze liczę na liszę. To kuźwa bez skapy. Ale ja tu kompletnie nic nie mogłem zagrywać. To zagrał w czwartej turze. No, rozmaicy nie jest, tylko że jeszcze więcej chujowych kart jest tak naprawdę. Im więcej jest kart, większa szansa, że zdobędziecie też chujowy, większa szansa niby, że dobra, ale może być tak, że załóżmy, jak nie będzie żadnej kopii, to będzie 30 chujowych kart, które będzie każdy się od siebie różnił. Może być też 30 zajebistych. Sian miał chyba to drugie. Dobra. Była bestia, ale co prawda 9 kosztowała. O, zajebista kart, szkoda, że dobieram ją teraz. Kiedy zagrasz sekretu, mieć na pol bitwy losowy sekret łowcy. Od czwartej tury cisnę. Nie wszystkie zaklęcia o koszcie 1 w obu rękach i taliach. Kontra na paladyna? Na sekret paladyna, serio? Nagle je pilat. W twarz. Czekam na rozkaz. Przecież to nie ma sensu. Ja to rozwalę i się podleczę. Się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy mój przeciwnik kiedyś myślał? Wyciszyłem go, czyli nigdy się nie dowiem. Czwarta, piąta, szósta, siódma. Potrzebujesz ósmej i będę cisnął. Mam dobre dzieło. Udoskonaliłem zara. Ale przynajmniej straduje cały stół. To jest plus. Bo jakbym ten go nie zagrał, to co bym zagrał? Moc specjalną? I co on by? Uważaj, bo to striduje. Jakby ktoś nie wiedział, jak go zabiję, to będę... Jeśli on zginie w mojej turze, to... Jeśli on zginie w mojej turze, to przyzwie sobie 8-8. Ja zwykle tutaj sobie patrzę tylko po to, żeby nie pokazywać, że czytam karty z pewnym przeciwnikiem lub żeby nie wiedział, nad czym się zastanawiam, nad jaką kartą myślę, to po prostu patrz na tego. Szkieletomanta. Agonia, jeśli jest to tura twojego przeciwnika, przyzwij szkielet 8-8. Na szarża. Będziemy sobie podpierdalać.
Dobra kolejność, mój lordzie. Zniszcz wszystkie zaklęcia. Dobierz kartę taka na mianę, że zaatakuje stronnikę przy. Nawzajem się popodleczali. Na temu dać, dobra, zmień zlownię na jeden. Okej, okay. A tyłego nieprzyjemnego slnika. To nie jest tratowanie, okej, okay. Skrucha, okej, okay. Czyli remis, bo znak łowcy skrucha, chociaż z drugiej strony znak łowcy mogę rzucić na kogoś. Ale stratowanie jest za to lepsze niż udawanie trupa. Tego raczej nie rzucę. Na razie nie chcę. Chcę kontrolować tu, potem to rzucić, bo potem się okaże, że on rzuci truciznę. Raczej stronnika z trucizną. Dobra, teraz on ma chujowe rozdanie. A czyli tak przynajmniej coś może zagrać w porównaniu do mojej talii. Przy nich, że normalnie bym na odwrót stylidował, tylko że tu styliduję, to będę mieli 2, to 4. Broń zabija tego, konsekracja zabija tego, a teraz rzuci konsekrację, nikt nie ginie, walnie bronią, dopiero jeden zginie. A tak to konsekracja broni, dwóch zginie. No chyba, żeby rzucił dwie konsekracje, ale wtedy to i tak. On by miał 2 HP, on ma 4, to i tak oboje padają. Dobry szker za każdym razem, gdy zaatakuje stylnika i przeżyje. Na przykład taka trucizna. Szkoda, że nie mam zaklęć. Brzydkie się boję, że tego 8-3 zabije bronią, a tym 4-6 zabije tego, załóżmy. I będziemy mieć jeszcze jeden HP, a nie mam jak wpieprzyć tego jednego obrażenia. Ostry widzę. Coś się bałem, że tępa łyżka. O, i temu dam. Będzie mieć plus 6. Wiecie co? Być twoja broń. Nie stawiać oporu. To dopiero wielostrzał, zadaj 9. Prawie jak wulkan, już prawie, tylko że wulkan zadaje 15 obu po 3 po bokach. Zamrę swoją postać w stylniku. A, ta. Dobra, ten już troluje, bo wie, że przegra.
Nie stawiać się oporu, my friend. A to już lepsze niż wulkan, bo nie jest o koszcie 4, to jeszcze dwóm zadaje 15. Normalnie to ile to zadaje? 3, to? 3. 15. To 12, tak, bo 6, 6, dobra. Halo? Napis trzeba klikać? Dobra. Myślę, że jeszcze jedno, niech będzie. Skoro już nagrywam, mimo że taka szału nie ma, ale żeby nie było, że krótko nagrywam. Kolejne zwycięstwa w trybie kryzysowym biki nie dają dodatkowych pakietów, wtedy chodzi już tylko o dobrą zabawę. Albo nagrywanie filmików. Panie, o dobrą zabawę to ja bym raz zagrał. Raczej raz wygrał. Nie muszę wygrać, więc YOLO, po smoki. Tak to bym chyba to wyjebał. Przyczajone widmo. Co mi te przyczajone widmo zrobi? Ty, druga, trzecia, czwarta, piąta. Będę zastanawiać się, jakbym to zrobił. Kryształ po prostu bym dał sobie. W imię światłości. Druga, w trzecim moneta i to, biorę kryształ, w czwartej już mam 5 many, więc to, w szóstej to. Lamentująca Banshee. Za każdym razem, gdy zagrasz kartę, usuń 3 górne karty z twojej talii. Zwrot akcji. Ale... Dobra, cofnij proszę, cofnij! Nie! Ja chciałem... Smog! Ty chu... A gdyby 2-3 poszło w 3-3, to mała różnica, to tak jakby nie miał 2-3, a 3-3. Jeden atak więcej tam. Chyba, że walnie w 2-2, ale ja wtedy w twarzą walnę. Powinien się z tym mieć albo plus spadające gwiazdy wtedy. No i liczyłem, że w 2-2 jednak pójdzie. O ty! A, może być. To jest agro? Zagram kartę. A to, że spali, to nic się nie stanie tak naprawdę. Tym 5-5 zajebie w 2-2 spadające gwiazdy. Nawet dobrze by było, gdyby retard moty bił w twarz, mimo że bym mógł zabić 5-5. No i bym miał coś na stole, na 3 karty jak stracę, to nic mi się nie stanie, zwłaszcza, że to ja sobie spalam. Ja kontroluję to. A nie przeciwnik, jak przy kolesiu o koszcie 5, statystyki 8-8. Dobra. Dobrze spaliłem. Dobrze spaliłem. To też. No 2-2 daje, ale jeśli mam bestię, dobieram kartę. Widzicie jakieś bestie? Więc dobrze spaliłem te karty.
Dobra, co by tu dać? To dobrze, bo RNG to by było słabe. Tego szkoda. Na 6 kart spaliłem 5 kart, które cieszę się, że zostały spalone. Znaczy chyba jestem na plusie w tym. Nie uważasz? Dobra, tym 5 dolarów sprawdzę. Halo? 2-2 losowemu. Sonicowi skradzie życie. A, skradzie życie, dobra, to dobrze, to poszło. Słabe statystyki. Płetwinja, no, normalnie by było dobre, gdyby miał murloki. Agonia przyjdzie z twojej ręki Sonika z atakiem 5 lub większym. Z twojej ręki. Czyli tylko ten. Czyli na 9 kart? Na 9 kart z dwóch mi szkoda. No tak, bo tutaj jednego. Bo to raczej ten 4 statystyki 3 niby dobre, tylko że kradzież życia. Tuż ten lepsze, bo zniszczy coś. Ten co tam miesza z tym. To też olewać. To niby coś tam przywołuje. Dobra. No. Teraz nie za krótki odcinek, nie za długi, taki sam raz, 20-25 minut, a więc to na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się. Nara.